Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a chciałbym was dzisiaj... A was chciałbym dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola na PlayStation 2. Poprzednim razem zaliczyliśmy sobie pierwszy poziom z fabryki, czyli z naszego, można by powiedzieć, już ostatniego świata gry. Tak przynajmniej mi się wydaje. I nie zdobyliśmy po raz pierwszy wszystkich kocich przysmaków. Puzzle mamy wszystkie, ale tam nie udało nam się zdobyć wszystkich kocich przysmaków. Więc czas na poziom The Processing Plant. To jest w ogóle już 8 odcinek z tej serii, tak więc... Okej, jestem z powrotem, coś mi się tutaj dziwnego zadziało. Dobra, w każdym razie lecimy z koksem. The Processing Plant. Skipujemy, tam jaś se naklejał, kurde, taśmę na jakieś tam, nie wiem, coś, jakoś mebel, albo nie wiem co. Bardzo fajna muzyka leci. Ale zresztą wy to wiecie, kurde, niejednokrotnie podkreślałem, że ona jest spoko. Taka, kurde, dużo radości z życia daje ta muzyka, taka bardzo energiczna jest. Ale widzę, że tutaj już zaczynamy na pełnej pompie poziom, ponieważ tutaj na sam start mamy dużo skrzynek TNT. Albo bomb, niech będzie bomb, no bo przecież to nie ma napisane TNT, tylko jest bomba. No ale wiadomo, wiadomo o co chodzi, no nie musimy tutaj chyba... nie musimy tutaj jakby doszukiwać się drugiego dna, bo wiemy na czym polega chyba skrzynka TNT. I bomba, to raczej jest jedno i to samo, no nikt ci raczej nie powie, że bomba i TNT to są dwie różne rzeczy. Bo i to wybucha, tak na dobrą sprawę. Wiecie, ja wiem, że to jest taki argument z dupy, bo równie dobrze można powiedzieć, że petarda też wybucha. No ale wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję, przynajmniej tak mi się wydaje, no. Raczej nie robię let's playa dla osób takich trochę średnio kumatych, tak mi się wydaje. I trzeba na pewno wszystko się nagrywa, zobaczmy. Gra się tutaj ładnie nagrywa. Muszę aż na chwilę przerwać. Audacity nagrywa, kamerka nagrywa, więc nie, no jest git. Trochę co prawda ciszej mi głos nagrywa, dlatego że ja jakoś się nie wydzieram. Mówię po prostu bardzo spokojnym głosem, co prawda łączonym ze śmieszkowaniem. Bo już tak mam po prostu, że ja lubię se troszeczkę poprowadzić tak na poważnie, troszeczkę se pośmieszkować, kurde, wiecie o co chodzi. Jak to mawiają, ja jestem aktorem. Jestem aktorem jak każdy z nas, kurde, na co dzień, jesteśmy wszyscy aktorami. Wybitnymi bym mógł nawet rzec. Wszyscy jesteśmy wybitnymi aktorami, tylko nie skończyliśmy szkoły aktorskiej. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy do góry. Tam widzę już pierwszy kluczyk jest. Wow. Teraz trzeba teraz tak omijać. No właśnie, nie wiem jak to bym miał ominąć, skoro i tak się władowałem w to TNT, w tę bombę. 27 na 100. Patrzcie, kurde, zobaczcie ile mamy kocich przysmaków. A jeszcze pierwszej skrzynki żeśmy nie otworzyli. I kurde, jak ja mówię te skrzynki, to cały czas mam wrażenie, jakbym gadał o CS-ie, nie? Wiecie, no jest przyzwyczajenie, że no otwieramy skrzynki w CS-ie, no nie? Siema, tutaj Pussy Destroyer 69 i dzisiaj sobie otworzymy 50. skrzynkę, gdzie wyleci kosa, no nie? Diamentowa kosa, bym mógł nawet rzec. Bez kitu mógłbym prowadzić content CS-owy, taki stricte. Ej, wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało, nie? Pomidor prowadzący content stricte CS-owy. Oj, 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 dobrze. No, możemy teraz otworzyć. Twórcy, ja widzę, że lubią po prostu tak prankować trochę, bo oni niby stoisz naprzeciwko tej skrzynki, a masz coś takiego, że jednak musisz się odwrócić, dlatego że inaczej, no, sorry man, ale niestety musisz się odwrócić, dlatego że... Mam to na końcu języka. Co chciałem powiedzieć? Musisz się odwrócić, dlatego że inaczej nie otworzysz sobie skrzyneczki, to chciałem powiedzieć. 38 na 100, okej. Jak ja mam to zrobić, skoro te platformy w ogóle się nie synchronizują ze sobą? Lol.
O, teraz na przykład. Teraz zrobiłem dobrze. O, elegancko. Patrzcie, jak to robi profesjonalista, jak to robi mistrz. Mistrzunio, kurde. Mistrzunio pierwsza klasa, normalnie. Bez jakiegokolwiek oberwania. Idzie do przodu. Hen, 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 daleko. W kolejny odcinek, kolejne przygody. Zagrajmy w Minecraft, tylko że jaś fasola, odcinek 55. Siemanko, z tej strony Pussy Destroyer. Witam, dzisiaj omijamy shopy, dzisiaj omijamy stare baby. Stare raszple omijamy i kwas. Bo kwas jest niefajny i se przy okazji misia zbieramy. I miś się cieszy. Lol, nie wiem o co chodzi. Ale no, dzisiaj jestem ogólnie po robocie. Byłem se na 4 godziny w robocie. O! I mamy to, proszę państwa, pamiętacie poprzedni odcinek, co ja mówiłem o tych posągach kretów? Ile tym razem? O, będziemy mogli dodatkowy puzzle odblokować, 34. Challenge accepted, moi drodzy. I zaraz wrócę do moich myśli, o ile nie zapomnę. Już, i już po krzyku, moi drodzy, 41. Exit level, nie chcę tego powtarzać. Wracając. Jestem sobie dzisiaj po robocie, byłem na 4 godzinki i jakoś tak mi sobie wolno dzień zleciał, bo nie robiłem nic takiego odkrywczego. Wróciłem do domu, sobie pooglądałem głupoty tak na dobrą sprawę na YouTubie, bo lubię sobie coś pooglądać. Leżałem sobie generalnie w wyrku, no i tak to jakoś mi zleciało do tej teraz 13. Oczywiście po nagraniu tego odcinka zrobię sobie przerwę, bo dzisiaj będę robił live'a i myślę, że na dzisiejszym streamie chyba, czyli tego 5 listopada, kiedy ja to teraz nagrywam, wy to pewnie będziecie widzieli w niedzielę ten odcinek. Będziecie mogli mi oczywiście napisać w sekcji komentarzy, czy zrobiłem tego live'a, czy nie. Będziecie mogli mnie potem podręczyć, że ha, 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 obiecałeś, słowa nie dotrzymałeś, albo zapomniałeś. Co jest grane? Ty, pad mi się zaciął. Szogun, nie rób tak. Czekajcie. Ty, co jest grane? Ty, pad mi się zepsuł, co jest? Ty, pad mi nie działa, co jest grane? LOL? Ty, pierwszy raz tak mam, żeby mi nie działał pad. O kurde, ty, aż się zaplątał. A może jak go tak... Kurde, co to było? Bez kitu. Ej, pad mi się dosłownie rozłączył, że kontrolki mi się rozłączyły i musiałem na nowo je ustawiać. Bez kitu. Co tu chodzi? Dobra, mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy, nie? Bez kitu, ale zobaczę, czy aby na pewno wszystko dobrze ustawiłem. Nie, no dobrze ustawiłem. Dobra, nieważne. Trochę się zdezorientowałem przez to, że mi się pad rozłączył i musiałem na nowo kontrolki. Myślałem przez chwilę, że już mi się pad zepsuł. A jednak widzicie, Szogun, kurde? Szogun! Nie rób sobie tak ze mnie jaj, bo ja tu na zawał bym prawie zszedł. Ale chwila, moment. Ej, start nie działa w ogóle kompletnie. Teraz działa. Dobra. Nieważne. Idziemy dalej. Nieważne, nieważne. Widzę, że tutaj gra bardzo lubi zwalniać. Warto wiedzieć. Kompletnie nie kumam, dlaczego to miało mieć. Dobra, nie przeżywa już tego, dobra. Zdarzyło się, trudno. Otwieramy skrzynkę. No, ogólnie jakie mam dzisiaj plany? O, porozmawiamy sobie na taki temat, no bo muszę jakby też troszeczkę zwolnić poza gadaniem ciągle o jednym i tym samym, czyli ciągle o gierce. Więc poza dzisiejszym streamem planuję sobie jeszcze poćwiczyć, ogarnąć jeden temat z chłopakami, czyli z Sebulbą, Zakolem oraz Jimem. Jamem. Jam session.
co, no i... I tyle, nie wiem co mogę tu więcej powiedzieć. Chcę jakiś w ogóle temat poruszyć, ale... żeby nie gadać tylko ciągle o gierce. Ogólnie, to w sumie mogę teraz też powiedzieć o tym. Do dzisiaj, do godziny północy, czyli do dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, to jest 5 listopada, na karcie społeczność możecie zagłosować na grę, którą będę chciał robić jako serię. Tam troszeczkę jest ciekawych propozycji, jest Król Lew na PS1, jest Resident Evil 1, myślę, że do wyboru, do koloru, jest jeszcze historia Ady z Resident Evil 4, którą warto byłoby ruszyć, no bo miałem to zrobić już kiedyś tam. Pamiętam, że rok temu skończyłem Resident Evil jakoś w październiku, czwóreczkę. Tak więc, no... Myślę, że jest w czym wybierać, tak szczerze. Okej. To nam się odblokowała kolejna sekwencja. Elegancko. 63 na 100, 2 na 6. Oh yeah! No ale mamy checkpoint, jesteśmy bezpieczni teraz. Na razie tutaj nie widzę żadnych kocich przysmaków. Ale to jest głupio zrobione, nie? Ale nie, dobra, w sumie wiecie co? Nie. Macie rację, to ja się przypieprzam na siłę. Dlaczego? Ponieważ mogłem sobie odsunąć ten klocek. Nie pomyślałem o tym. Widzicie, troszeczkę indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli, czy jakoś tak. Jakoś tak to szło. Jestem w ogóle ciekaw, gdyby kiedyś czy Energeek był... ale się zaciąłem. Jestem ogólnie ciekaw, czy Energeek zrobiłby kiedyś takiego livestreama na żywo z tej gierki. Jestem ciekaw, jakby mu poszło, bo kurde, te parę ładnych lat temu to zrobił, zagrajmy w krapa. Jestem jakby ciekaw tego, co by się stało. W ogóle widziałem, że tam niektórzy się przekonali trochę do tej gierki w sekcji komentarzy. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to z tego względu, że jakby nie dlatego, że ja chcę tutaj was nakierować na moją jakąś tam myśl, a bardziej dlatego, że no nie idziecie jak takie stado lemingów, nie? Albo owieczek, które idą dlatego, bo Energeek tak powiedział, to tak musi być, no nie? Jakby pamiętajcie też, że ta seria Zagrajmy w Krapa to jest taka fikcja trochę. Fikcja literacka, bym rzekł nawet. Ale mądry jesteś, kurde, Mjolnir. Nie jest to, jo. Nie wymądrza się tak. O, tak trochę inaczej teraz kamera się ustawiła. Dziwne. Dokładnie. Będę musiał, mówię, tutaj troszeczkę się znowu pobawić montażem, ale spokojnie, mam na to akurat sobotę. Dzisiaj akurat piąteczek spędzę przed live'em na tym, żeby zmontować ten odcinek i żeby go w nocy wyrenderować. Żeby był już na jutro, czyli na sobotę na 10 rano. I teraz tak, 73 na 100, 3 na 6, dobra. Tam coś u góry jest? Nie, możemy olać tego typa. Bo on i tak nam nic nie da. Okej, ała, to bolało. Troszeczkę to bolało, nie powiem, że nie. Okej, bierzemy. Ile mamy? Jeden kluczyk. Elo, otwieramy, kolejna skrzynia.
Ała, ała, nie posuwaj mnie, szopie. Dobra, nie chcę zdobywać tego misia, bo to tylko misiu, więc idziemy dalej. Trudno, 86 na 100. No to tutaj mi się wydaje, że będzie bez problemu 100%. Tak mi się wydaje, że raczej nigdzie żadnego kociego przysmaku żeśmy nie pominęli. Chyba że w jakiś magiczny sposób coś pominąłem faktycznie i ja tego nie zauważyłem, no to wtedy troszeczkę będę, brzydko mówiąc, wkurwiony. Ale zobaczymy. Dobra, teraz tutaj musimy iść. Tu nas nie było. Odsuwamy skrzynę. Kurde! Zasrany shop. Ale se przyszedłem tak, o więc spierdalaj gościu. O. Chociaż troszeczkę się uleczyłem. Trzeba uważać na te zapadnie. Czy zapadnie, Jezu, na te dziury. Zapadnie to zupełnie co innego. Żeby nie było. Aha, to nice, żeśmy przeskoczyli klucz. 94 na 100, okej. O, tak to można zrobić, widzicie, jak prawdziwy profesjonalista. I znowu się kamera tak dziwnie ustawiła. Co jest grane? Czemu tak się ustawiła? Czyżbym ja, nie wiem, stał za daleko, za blisko? Co jest grane? Nie kumam. 5 na 6 i 95 na 100? Co? Tu jest exit? No co wy gadacie teraz do mnie? What? Co jest grane? Gdzie ja niby pominąłem skrzynkę? I gdzie ja w ogóle pominąłem te kocie przysmaki znowu? Ty, no ja mam dzisiaj jakiegoś chyba pecha do tego, ja się fasoli. Wracam po troszkę dłuższej przerwie i już takie akcje się dzieją? Gdzie ja to niby pominąłem? Nie, no my wracamy, bez kitu. O ile będzie mi dane wrócić, nie tak jak poprzednim razem, gdzie sobie drogę zablokowałem. Ale jesteśmy w labiryncie teraz. Teraz szukaj konkretnej drogi, żeby się stąd wydostać. A chyba już... Nie znalazłem. To była pomyłka. Wychodzimy z tego labiryntu i szukamy, kurde, tego zasranego puzzla jednego i tych kocich przysmaków. No gdzie ja mogłem je zostawić? No nie wiem, zobaczmy tutaj. Nie, tu patelnia jest. Patelnią, którą zaraz tego Jasia, kurde, pierdzielne, kurde. Z niego głupi uśmiech, mimo że kurde zgubiliśmy kocie przysmaki do kurwy nędzy. Mogłem się tego spodziewać. Zablokowałem sobie drogę, bo teraz ten już nie przejdę. Elegancko, kolejny poziom niezrobiony na 100%. Świetnie, no idzie nam wybornie, bym powiedział. Dobra, musimy w takim razie zobaczyć się na samym końcu tego poziomu. Ja dzisiaj na streamie mam do nadrobienia dwa poziomy. Kurwa mać. Nie chciałem tego robić, ale no widzę, że 7 i 8 odcinek wymaga jakby tego i 7 i 8 to chyba fatum tej serii, jeżeli chodzi o zgubienie puzzla jednego i kociego przysmaku. Znaczy 5 kocich przysmaków, bo tam to żeśmy zgubili 3, a tutaj aż 5 weszło, kurde. Widzicie? Raz zgubisz koci przysmak i już masz przesrane. Tak na dobrą sprawę. Nie no, dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o Jasia Fasola, to jest jakaś pomyłka, no nie? To nie powinno się w ogóle wydarzyć, to w ogóle nie powinno mieć miejsca, zacznijmy od tego. Ale co ja tam wiem? Dobra. Tyle, ile potrafiliśmy, to zrobiliśmy. Oczywiście następny poziom się nam nie odblokuje, ponieważ nie mamy 100%. Tak więc, no mogłem się tego spodziewać. No. Tyle, nie mam nic jakby konkretnego do powiedzenia, chociaż nie no. Te poziomy są oznaczone, więc może nam się odblokowały. Tak więc zobaczmy. Spróbujmy się tam dostać. Tu widzę, że już dwa puzzle mamy, a to są dwa ostatnie poziomy już tutaj, tak więc... Naprawdę tu już nam niedużo zostało. O, informacja, że plik został podzielony, bo 33 minuty. Creepers HQ. Okej. I tam następny jakiś poziom.
No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, grupę na Discordzie oraz grupę na Facebooku i Instagram, bo tam bardzo często daję informacje o streamach lub jakichś filmach. Jak oczywiście nie dostaniecie powiadomienia, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Jasia Fasoli, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios.